zapadła decyzja pozwalająca dosypywać do normalnej mąki jakąś część mąki z robaków. Nagle się okazało, że nawet polski rząd dofinansował, i to jest całkiem sporo pieniędzy, bo 6,5 miliona złotych, jakieś przedsięwzięcie prowadzone przez dwie chyba uczelnie, to w Polsce, wszystko się dzieje w Polsce, które to uczelnie mają wspierać produkcję jedzenia z robaków, które to robaki mają być hodowane w blokach mieszkalnych. Lewicowa i liberalna prasa się rzuciła i ogłosiła: tak, robaki to przyszłość, bo to jest forma ochrony klimatu. A niech żerą jak chcą, ja nie chcę. Ja z polskiego środowiska dziennikarskiego zjadłem najwięcej robaków różnorodnych i w różnych miejscach i mam na to dowody w postaci filmów, bo są przez świat i w moich książkach są zdjęcia. Robaki nigdy nie są smaczne, mnie nie odpowiadają i nie chcę być zmuszany. Natomiast ta cała grupa, która proponuje, żeby ludzie żarli robaki, w tym karaluchy, to są sataniści wprost. Czego chcą sataniści? Żeby wszystko było zbrukane, odwrócone do góry nogami, a człowiek był poniżony, czyli masz się dupcyć ze wszystkim, co się rusza, ze wszystkim, włącznie z psami na trawniku i to jest LGBTQ i tam cała masa liter. Również, i pies. LGBTQ również koza i pies. I cokolwiek innego. Poniżyć człowieka, zbrukać człowieka i niech jeszcze robaki żre zamiast normalnego jedzenia. Kiedy człowiek sam wybiera robaki, mieszka w dżungli, jest Indianinem i sam tam pokazuje, jak się mrówki je, zjada mrówki albo pieczoną tarantulę. Obrzydlistwo dla nas, śmierdzi, nie chcemy tego jeść. On to sobie wybrał i je, to nie jest wtedy poniżenie człowieka, tylko to jest jego wybór, a stworzeni zostaliśmy ku wolności przez Pana Boga. Natomiast kiedy ktoś nas przymusza do tego, że nam będzie dosypywał do mąki robactwa zmielonego, no przecież to każdego oburza do gęsiej skórki i ja się nie chcę przyzwyczajać w cywilizacji europejskiej do jedzenia robaków. Indianin z dżungli, dziki człowiek, chce, kiedy wychodzi do cywilizacji, postępuje w górę, to też chce przestać jeść robaki. On je w dżungli wybrał jako źródło łatwego, dobrego białka i nawet nauczył się, że mu smakują niektóre, ale kiedy wychodzi z dżungli, to on już nie chce chodzić na golasa i jeść robaków i nie mieć witamin. Cywilizacja, myśmy w Europie doszli do jakiegoś poziomu cywilizacji, kiedyś najwyższego na kuli ziemskiej i po to nam jest cywilizacja, żebyśmy nie musieli żreć robaków, a nie po to, żebyśmy znowu musieli żreć robaki. Dziękuję za uwagę. Więc z Unii trzeba uciekać po prostu jak z mszy satanistycznej, bo tego się już nie da teraz naprawić, tych wariatów. Nie wiem, co pan uważa na ten temat, ale ja uważam, że oszaleli do tego stopnia, że nie da się przed tym inaczej obronić, jak tylko poprzez likwidację tego systemu. Albo Polska musi uciec, albo niech się Unia Europejska zawali. Te robaki są tylko takim drobnym, bym powiedział, znakiem pokazującym, dokąd to zmierza. No, słynna historia, że do 2035 roku mamy 2023, czyli za 12 lat w Unii Europejskiej mają przestać jeździć samochody spalinowe. W kolejnych polskich miastach zamyka się coraz większe części tych miast. W ogóle teraz się zaczęło od starych diesli, potem od starych samochodów spalinowych. Na końcu tej historii mają w ogóle zniknąć samochody. O co chodzi? Chodzi o to, żeby człowiek nie miał prawa przemieszczać się sam tam, gdzie chce. Żeby wszystko zostało zorganizowane, żeby istniała jedna siła, jeden podmiot, który tym wszystkim będzie dysponował, nie podmiot, decydował. Tyrania. No tyrania. No, podmiot nazywam w sensie oczywiście czysto formalnym, prawda? Czyli no, grupa zarządzająca. Jest. Ale wie pan, jak się używa takich słów eleganckich jak pan, to dlatego ludzie ciągle popierają bycie w Unii Europejskiej. Trzeba te zjawiska nazywać językiem bardziej precyzyjnym niż podmiot. Dobra, wycofuję się z podmiotu. Podmiot może być elegancki. No. Tyranie nam szykują. I w dodatku człowiek ma żreć robaki. To w najgorszych filmach o najgorszych więzieniach francuskich, w Gujanie francuskiej było więzienie i tam zrobili chyba z Dustinem Hoffmanem film o tym pod tytułem Papillon. To tamten gość łapał robaki. Kolejny film
most na rzece Kwai i te więzienia japońskie w czasie obozy dla żołnierzy w czasie II wojny światowej, tam oni też z głodu jedli robaki. Robaki w czasie wielkiego głodu chińskiego jedli ludzie. Chińczycy też nie dla przyjemności, tylko zdesperowani, bo nic innego nie było. W Korei, kiedy był głód północnej, to samo. Na Ukrainie też. Człowiek chwyta się jedzenia robaków w sytuacji ostatecznej, kiedy nie ma żadnego innego żarcia. To nie ma nic wspólnego z klimatem. Tak, mamy do czynienia z sektą. Pańskie wahanie na początku, czy to są cynicy, czy oni naprawdę w to wierzą. Niepotrzebne jest zupełnie, bo w sekcie jest guru i jakaś tam kilku przybocznych, którzy się orientują, że to jest cyniczna gra na całej reszcie, która w to gówno wierzy. W związku z tym są wyznawcy ślepi, którzy się dali oczarować jakiemuś guru, więc sekta klimatyczna na tym polega. Ci na samej górze, tam to oni przecież budują sobie domy na brzegu morza, latają samolotami odrzutowymi, nie biorą słynny się za naprawę klimatu, bo nie ruszają Chin. Słynny przypadek Billa Gatesa, który ma 4 odrzutowce. No on jest w sekcie i nie ruszy Chin, które kopcą najwięcej na kuli ziemskiej. Nie dotknie Indii, bo to są przeciwnicy, których wiadomo, że nie da się dotknąć. Ruskich też nie ruszają, jeśli chodzi o dymienie z kominów, nikt tam im nie proponuje, żeby płacili za CO2. Kogo się niszczy? Cywilizację chrześcijańską dawną się niszczy, czyli Europa i Ameryka, to jest do zniszczenia. Kto najwięcej świat zaśmieca? A w Afryce? No ale jakby oni w Afryce zaczęli porządkować i kazali ginąć Afrykańczykom, no to wyjdzie na to, że są rasistami. To oni wolą być rasistami przeciwko białemu człowiekowi. Niech biały człowiek ginie żrąc robaki, niech depopulacja będzie, niech się zaszczepi i zdechnie. To o to chodzi. Depopulacja w populacji białego człowieka. Oni się w ogóle nie zajmują całą resztą.